Reset Obywatelski. No i gdzieś mi zginął, jest. Witamy serdecznie. Marcin Celiński w Warszawie, kłaniamy się Państwu. Nisko Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. Dziś wyjątkowy program, ponieważ możecie nas zobaczyć w świetle dziennym, bowiem no, nagrywamy go kilka godzin wcześniej, czyli jeszcze słonko nie zaszło. Czy ty też czujesz się nieswojo, patrząc na światło dzienne w ekranie? Słuchaj, czułem się nieswojo, bo u nas oszczędzamy troszeczkę energię, więc wieczorem nadaję z tej jamy, nie Michalika, tylko Smoczej, i jest tak czarno. Natomiast jak zobaczyłem ciebie, drogi przyjacielu, bez tego sztafażu, tej sztuczności, z książkami, niezły księgozbiór, za mną też, nie są przyklejone jak u pana... To nie jest fototapeta i to nie jest green box, tak? Nie jest green box, słuchaj, no po prostu... Dwóch intelektualistów, jeden niestety z kongresówki, ale no, tam też kilku jest podobno. No nie wiesz, no jeden, który związał swoje życie z Polską, bo musiał, bo się urodził w kongresówce. Drugi, który zawsze ma kosmopolityczne jakieś odchyły, a to czeskie, a to węgierskie, a to austriackie. A to PSL-owskie. A to PSL-owskie, o czym dzisiaj też będzie mowa, bo ja rozumiem, że PSL to jest taka tradycja cesarsko-królewska. Wincenty Witos, te sprawy. Witosowa i tym podobne. Kochany mój przyjacielu, nikt nie jest doskonały, mimo tego PSL-u nawet cię kocham nadal. Ach, dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, proszę to przyjąć. No tak, żebyście Państwo wiedzieli na przyszłość, że to, co się może stać w tym programie, to nie jest efekt nienawiści, tylko pewnych faktów. Moi drodzy, realizuje nas Maciek, a producentką tego programu jest pani Aleksandra Kudrymska. Kłaniamy się nisko, dziękujemy. Dziękujemy pani Olu, bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Gdybyśmy my, Witoldzie, potrafili zmienić drewno w złote płatki. Jak myślisz, czy byśmy w życiu coś robili poza zamianą drewna na złote płatki? No, to nie jest takie proste. Był taki król, on zastał Polskę drewnianą i zostawił murowaną, ale to był jeden bardzo dawno i on do złotych płatków miał bardzo daleko. Choć wiesz co, on żył w czasach, kiedy alchemicy mieli się zupełnie nieźle. To wtedy właśnie w bliskiej ci Pradze, czyli nie w tej Pradze prawdziwej, warszawskiej, tylko tej Pradze czeskiej, powstawała złota uliczka, alchemicy zjeżdżali tam, żeby się zastanawiać, z czego można by było zrobić złoto. No musiało minąć kilkaset lat, żeby polscy alchemicy znaleźli sposób na wytwarzanie płatków złota i srebra z drewna, mój drogi, z drewna, najlepiej z polskich lasów. Zobaczmy. I jak ujawniły dwie posłanki Koalicji Obywatelskiej, w tym Magdalena Filix, o której ostatnio było głośno, w bardzo zresztą tragicznych okolicznościach, przeprowadziły kontrolę poselską i ujawniły, że w konkursie, jaki tytuł, drewno jest z lasu. Odkrywczy tytuł, musi pan przyznać. Drewno jest z lasu. Że Lasy Państwowe rozdały 11 milionów złotych w większości parafiom, których wnioski nie miały związku z celem konkursu. No miały związek, bo to było zapisane, że dostały pieniądze. No a wie pan, jaki był cel konkursu? Chodziło o promocję architektury drewnianej i drewna jako naturalnego surowca. No i co, parafie nie mają drewnianych elementów, Z tej kontroli poselskiej wynikało, że jedna z parafii otrzymała 43 tysiące złotych na zakup książeczek płatkowanego złota i srebra, inna na złocenie ołtarza i drogi krzyżowej albo na wydanie książki o kościołach. No jak to się miało do celu? No jak jest złocenie, czyli że mamy drogę krzyżową, która jest wykonana z drewna i jest dotycząca kwestia konserwacji i obiektu sakralnego, który jest drewniany. A książka o kościołach też, to rozumiem. Nie znam szczegółów. Drewno jest z drewna, z lasu, tak? Z lasu. Drewno jest z lasu, mój drogi. To jest najważniejszy program edukacyjny. Bardzo się cieszę. Nie wiem, czemu się czeka ta pani, bo przecież wszyscy dobrze wiemy, że rzeczywiście wydanie książki, która pociąga za sobą wycięcie troszeczkę dżungli amazońskiej, to jest też związane z drewnem. Więc drewno jest z lasu, taki program edukacyjny dla kościołów polskich
Fantastyczna sprawa. Znaczy, wiesz, podpowiem, że jako wydawca trochę muszę wiedzieć o papierze na dzisiaj. On jest coraz mniej drewniany. Coraz mniej. To znaczy, wiesz, technologia idzie w ten sposób, żeby tego drewna zużywać jak najmniej z przyczyn oczywistych i on jest coraz bardziej chemiczny. Niemniej, no chemiczny, czyli jak powiedziałem na wstępie, to można powiedzieć prawie alchemiczny. Alchemiczny, tak. Zobacz, jak proste jednak jest zamiana drewna, które jest z lasu, na złote płatki. Na 43 tysiące na przykład. Nie wiem, drogi przyjacielu, czy u was w kongresówce istnieje takie określenie jak siano. Nie w tym sensie trawy ścinanej i suszonej, tylko jak mówi w Krakówku czasami, no jedzie sianko, czyli pod stołem będzie wręczana kasa, proszę państwa. Tak? Więc ten program pierwotnie nazywał się Siano jest z lasu. To taka była. Siano jest z lasu. Ono jedzie do tych, którzy wiedzą, jak to ładnie nazwać. Zwłaszcza te złoto, te płatki złota, to jest niezwykłe, bo one mogą służyć do tak wielu celów. I ciekaw jestem, bo Donald Tusk zapowiedział, że będziemy usuwać religię ze szkół. No, ale ze płatkami złota również. Bardzo bym chciał, żeby jednak to złoto wróciło do nas, do obywateli. Ale to wiesz chyba co, na to chyba za bardzo nie możemy liczyć, bo słyszałeś pana ministra, który powiedział, no ale że co, że w parafiach nie ma drewnianych elementów? Nie ma. Też tak, drewniany ksiądz, drewniani wierni, to wszystko się zdarza. Mam nadzieję, że tego gosposia nie jest z drewna, bo jaka to byłaby pociecha w parafii, prawda? No nie. To do tego dopuścić nie możemy. Tam jeszcze, wiesz, w tej rozmowie padło, że jakoś tak się dziwnie złożyło, że te parafie, które są beneficjentami tego programu, czy to na płatki złota, czy to na wydanie książek, tak swoją drogą, że ja na to jako wydawca nie wpadłem, że powinienem w konkursie Drewno jest z lasu złożyć jakiś wniosek o dofinansowanie książki, no ale to jak widać... Ile nam program, bo nie jesteśmy tak przedsiębiorczy jak pisowcy, ani Kościół Katy, więc powinniśmy brać udział w tym wszystkim. Tak. No, ale tak się złożyło, że te parafie są z tych okręgów wyborczych, które są okręgami Solidarnej Polski w ramach Zjednoczonej Prawicy. Taki zbieg okoliczności jeszcze nadszedł. To myślę, że może dlatego, że Warszawa nie jest okręgiem Solidarnej Polski, to ja bym miał mniejsze szanse. Jeszcze nie jest, już za chwilę. A tak poważnie mówiąc, bardzo jestem ciekaw, jak pan prezes, niech nam żyje wiecznie na Żoliborzu, to znosi, bo za chwileczkę okaże się, że wszyscy modlą się nie do Zjednoczonej Prawicy i do niego, tylko do mojego krajana, kolegy, prawnika wybitnego Zbigniewa Z, który wyraźnie prowadzi ofensywę i za chwileczkę będzie już nie tylko niezbędny w Sejmie, aby wygrywać głosowania, ale być może przyjmie część pisowców do swojego grona. Więc chłopaki z PiSu szykujcie się na to, że to Zbigniew Z, człowiek z Krakowa, no, to może to zobowiązuje, najintensywniej włączył się w obronę świętego Jana Pawła II. I tutaj inny Krakus, który wyświetla portrety Jana Pawła II na Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie, w którym rezyduje, nie jest w stanie go dogonić w tym dziele. Tak, nie ma szans. Nie, to ale to jak widać, obrona Jana Pawła II jest konkurencją czysto krakowską. Tak jak kiedyś w skokach narciarskich zawsze wygrywali Norwegowie, tak dzisiaj w obronie... W skokach z Janem Pawłem II wygrywają... Wygrywa Kraków zawsze. Tak, podhalańscy zwolennicy pana Zbigniewa Z. Tak. Dokładnie tak. No ale jak już my sobie o tych pieniądzach rozmawiamy, tu były pieniądze lasów państwowych, bo drewno jest z lasów państwowych najlepiej, no to pojawiło się takie niebezpieczeństwo. Pamiętasz, mówiliśmy w naszym programie o NCBiR-ze i takich różnych dotacjach tam, prawda, tu 40 baniek, tam 10 baniek, tu 80 baniek, no i... Villa plus, siano plus, tak. Tak.
ponieważ to były środki unijne w dużej części, więc pojawiło się zagrożenie, że w ramach tego zapisu antykorupcyjnego w regulaminach mogą być zagrożone środki europejskie z głównych programów, już z programów, które zostały wdrożone, czyli nie przyszłe środki europejskie, ale obecne środki europejskie mogą być zagrożone. No i tutaj tłumaczy nam to wszystko pan Szynkowski-Vel-Sęk. Czy rzeczywiście Komisja Europejska żąda wyjaśnień w sprawie programu Szybka Ścieżka? My jesteśmy gotowi do udzielania takich wyjaśnień. Zapytam pana ministra Pudę, czy tego rodzaju pismo, czy też sygnał z Komisji Europejskiej do niego wpłynął. Natomiast no, też nie jest to nic nadzwyczajnego. Jeżeli są jakieś doniesienia o jakichkolwiek nieprawidłowościach w skali całej Unii Europejskiej, no to Komisja Europejska też się takimi sprawami interesuje. Nie niepokoi pana jednak to, co się działo w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju? To wymaga wyjaśnienia oczywiście. Jeżeli są jakiekolwiek sygnały o nieprawidłowościach, one zawsze są niepokojące i przede wszystkim nie powinny tego niepokoić, ale powinny skłaniać do wyjaśnienia tej kwestii. Takie wyjaśnienie, z tego co wiem, no, służby już odpowiednie, że tak powiem, podjęły działania, żeby wyjaśnić tę sprawę. Natomiast w kontekście instytucji europejskich chcę podkreślić, że z naszych informacji wynika, że w żaden sposób środki te z głównego budżetu nie są zagrożone. To może być argument do zablokowania kolejnych pieniędzy, nie spodziewam panie ministrze, się, żeby no, ale w momencie, kiedy się okazuje... Pieniędzy. Takie rzeczy są powodem do głębokiego zaniepokojenia, ale no nie podejrzewam, żeby środki były zablokowane. Chciałbym uspokoić, że zaniepokojenie państwa spokojnie powinno wpływać na uspokojenie sytuacji w naszym zaniepokojonym społeczeństwie. Ja nazywałbym się Bereś Welburnetko na przykład, albo Bereś Welbaron. Ja mógłbym pracować w każdej instytucji. Ostatni raz bardzo lubię to nazwisko, bo pamiętam, poznałem, miałem kiedyś niewątpliwą przyjemność poznać pana Skotarczaka Welnikosia. On potem został znaleziony zastrzelony z 3 kulami w głowie, ale to podobno był wypadek przy Ale to czy to spotyka wszystkich twoich znajomych, czy tylko niektórych? Tych, którzy używają ksywki Wel, bo proszę państwa, Wel oznacza, że występujemy pod nieprawdziwym nazwiskiem i jesteśmy poszukiwani po drugim. Więc Bereś Welburnetko, mój kumpel, proszę wszystkie pretensje pana prokuratora, również którego słucha, do pana Welburnetko kierować. Ale uspokoił mnie pan Welsęk. Von Forman i Welsęk uspokoił mnie właściwie spokojnie, można spokojnie to. Ja myślę, że on przekazał w tej wypowiedzi wiele kłamstwa, Wel prawdy. To było bardzo ładne, panie kolego. Natomiast chciałbym jednak zaniepokoić uspokojonych, że na Węgrzech podobne operacje zakończyły się tym, że nie musieli tam łamać prawa, bo oni sobie konstytucję wcześniej złamali, znaczy zmienili. Natomiast zaczęli robić dokładnie takie przekręty, jak się dzisiaj dzieją i w trakcie trwania przekazywania pieniędzy, kolejnych transz pieniędzy europejskich, te pieniądze się skończyły. Więc słuchajcie, jednak troszeczkę Wel się niepokójcie. Ale wiesz co, ja myślę, że oni o tyle się nie martwią, że bo w tej chwili powiem coś poważnego. Oni te pieniądze grabią oczywiście na masową skalę. Nie niepokoją się o tyle, że w którymś momencie no są już multimilionerami, każdy osobiście i mogą marzyć o tym, żeby być miliarderami. Jak się przytnie te różne kraniki, to nie będą miliarderami, ale umówmy się, być multimilionerem też jest zupełnie miło i jakoś dadzą radę. Jakoś zwiążą koniec z końcem, tak. A jakoś do końca miesiąca dojadą no, na tak, tym, co, tak. Co mają. No, a cały problem polega na tym i myślę, że stąd jest ten taki, powiedziałbym, ironiczno-bezczelny uśmieszek na twarzach wielu z nich. Bo wiedzą, że OLAF, czyli ta nazywana potocznie prokuratura europejska, może działać tylko i wyłącznie przy współpracy z prokuraturą krajową. I tu znowu wracamy do wybitnego prawnika, twojego krajana, Zbigniewa Z. No, wydaje się, że tutaj OLAF. Ziobro Wel Eurosceptyk. Wel Eurosceptyk. Ziobro Wel prokurator. Wel prokurator, przepraszam. Zdaje się, że może nie udzielić efektywnej
efektywnej pomocy Olafowi, czyli Europejskiej Komisji, która bada tego typu. Zresztą zobacz, jak to jest szybka ścieżka, tak? To po krakowsku by było szybkie siano. Szybka ścieżka jest prawie tak dobra jak szybkie siano, tak, tak. Więc już z tym siano. Siano było szybkie, siano już trafiło w większości przypadków tam, gdzie miało trafić. Ci, co mieli wziąć, to jeszcze wzięli. Trochę tych złotych płatków na niektórych parafiach zostało do wzięcia. Tak, tylko te złote płatki z drewnianego drzewa, z lasu są do wzięcia, ale to jeszcze zdążą, do wakacji zdążą. Zmieniając temat, jak wiadomo, mamy w Polsce multienergetyczny koncern klasy światowej, kierowany przez wybitnego menadżera, absolwenta Oxfordu, kolegę mojego... Absolwenta Oxfordu Welpcimia. Welpcimia, tak. Tak. To jest, on kolegował się w Oxfordzie z moim siostrzeńcem. O, no tak. Znany ekonomista, specjalista od wyrobu torebek foliowych, tudzież wielkich transakcji paliwowych, pan Daniel Obajtek. Pan Daniel Obajtek jest człowiekiem nie tylko multienergetycznym, on jest w ogóle multi, bo jak wiadomo, przedsiębiorstwo przez niego kierowane przejęło dodatkowo poza stacjami benzynowymi, które jakby miało zawsze, które są w tej chwili sklepami. Kiedyś to się nazywało artykuły różne, pamiętasz? Były a teraz takie... to jest zwykle portrety Jana Pawła, zauważyłeś? Święta, no tak, nie, no słuchaj, na wypadek gdybyś nie miał, nie widzę, za tobą no, nigdzie. To postaram się, w przyszłym tygodniu już. Na najbliższym, no, on przejął także sieć dystrybucyjną Ruchu, co się w tej chwili nazywa chyba Orlen w Ruchu, czy coś w tym stylu. W każdym razie jest znaczącym dystrybutorem prasy i wydawnictw, no bo jak dodamy sobie stacje benzynowe do sieci Ruchu, no to już mówimy o poziomie dużym, nie wiem na ile dominującym na rynku. No i pan Daniel Obajtek doszedł do wniosku, że jest taki tygodnik, który się nazywa Nie, który miał brzydką okładkę, bardzo brzydką okładkę na temat papieża Jana Pawła II i pan Obajtek podjął decyzję, że ten tygodnik zostanie wycofany ze sprzedaży z całej tej sieci dystrybucyjnej. Dlaczego? Bo ma brzydką okładkę. Okładkę, słusznie. Nareszcie ktoś się ujmuje za estetyką prasy. Nareszcie ktoś zwraca uwagę na te fatalne okładki, tak? Okładki, no ja pokażę taki miesięcznik Kraków. No przecież my nie jesteśmy dostępni na tym, no ale powiedzmy szczerze, że to nie jest okładka tak dobra jak prasa orlenowska, ale no też obrzydliwa, gdzie tu jakiś czarno-biały Kraków, no miesięcznik Kraków i Świat. Nie, wycofujemy. Brzydkie okładki nie mogą się pojawić na pięknych stacjach Orlenu. Wiesz, niektórym skojarzyła się ta praktyka z formą cenzury, ale okazuje się, że to nieprawda. To nieprawda. No, to nasz ulubiony minister zaraz... A co na tej okładce jest? Może jeszcze powiemy państwu. Może okładkę w międzyczasie sobie skombinujemy szybko, ale posłuchajmy naszego ulubionego wiceministra. No. Prezes Orlenu Daniel Obajtek nakazał wycofanie tygodnika Nie ze wszystkich punktów sprzedaży. No to znaczy, że również tego tygodnika nikt nie kupi, czy to na stacjach Orlenu, czy też Orlen w Ruchu. Bardzo dobrze. No ale czy to jednak nie jest forma cenzury prewencyjnej? No jeżeli by były na przykład prorosyjskie skrajne informacje i mielibyśmy to puszczać... Ale to nie są prorosyjskie skrajne informacje. Ale są obrażające Ojca Świętego, Ojciec Święty jest symbolem. Ja nie twierdzę, że ta okładka mi się podoba, bo mi się nie podoba, no ale jednak w Polsce póki co obowiązuje konstytucja i w artykule 54 mówi się o tym, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów, pozyskiwania, rozpowszechnienia... To sobie kupią na innych stacjach, mogą kupić to na przykład na rosyjskim. Ale nie wiem, czy są jakieś, ale na pewno z jakimś kapitałem. Ale to jest cenzura prewencyjna, a cenzura prewencyjna
środków społecznego przekazu i koncesjonowanie pracy, prasy są zakazane zgodnie z konstytucją. Nie jest 54. To w żaden sposób, nie wpisuje się to w politykę w stacji Orlen, no, która jest ale następnym razem pan prezes może uznać, że nie podoba mu się jakaś inna gazeta, inna okładka i zrobi to samo. Sądzę, że to jest wyjątek w kontekście jakby obrażania Ojca Świętego, który jest symbolem i tam. To jest wyjątek, mój drogi. To nie jest tak, że cenzuruje się wszystko, tylko to jest wyjątek w kontekście obrażania. O, i to jest ta okładka, proszę Państwa, która była powodem zatrzymania dystrybucji nakładu, który już był na stacjach, bo to dodaje pikanterii. Otóż już ten tygodnik, nie ten numer tygodnika, nie, był na stacjach, poszedł szybki mail pod tytułem proszę schować, a potem poszedł drugi mail, proszę wrzucić do zwrotów, czyli zredystrybuować w drugą stronę. No, porozmawiajmy przez chwilę o tej takiej niecenzurze, bo pan minister nam wytłumaczył, że to niecenzura. Generalnie jesteśmy za wolnością słowa, ale w pewnych kontekstach nie. Ja tu jednak muszę chwilkę poważniej. Też chciałem zwrócić uwagę koleżance dziennikarce, którą ocenię dobrze, że jest jaka jest. Po pierwsze, to nie jest cenzura prewencyjna. To jest klasyczna cenzura represyjna. Dużo gorsza. Dużo gorsza, dlatego że pociąga ze sobą konsekwencje. Ten już został wydrukowany. Finansowe. Są represje finansowe. To są represje finansowe. Po drugie, wkurza mnie szalenie, bo to już któryś taki głos słyszę, więc ja bym chciał powiedzieć, mnie się ta okładka bardzo podoba i całujcie mnie w cztery litery. Mnie się ta okładka bardzo podoba. To zastrzeganie nieustanne, ale ja uważam, że ona nie jest może ładna, natomiast, że to jest cenzura, jest obłudne, tchórzliwe i kunktatorskie. Ale wiesz, ja myślę, że to jest podkreślanie tego, że to nie ma znaczenia, bo ja akurat nie widzę w tej okładce niczego brzydkiego. O tak bym powiedział. Okładka, treść, która się kryje pod tym przesłaniem, jest oczywiście straszliwa, ale okładka jest dobra. A ja boję się. Natomiast chodzi, wiesz, ja jedno zdanie. Chodzi mi o to, że to jest takie zastrzeżenie. To nie jest tak, że coś ma mi się podobać. To nie jest tak, że z czymś mam się zgadzać, żeby powiedzieć, nie, halo, nie wolno cenzurować. Ja jeszcze jedno chcę podkreślić, że rozmawialiśmy o tym i pewno niestety będzie się to, ten temat się będzie przewijał. Dyskusja wokół Jana Pawła II to nie powinna być dyskusją o wolności. Ja chcę powiedzieć, każdy ma prawo powiedzieć o każdym wszystko, jeżeli to jest poprzedzone badaniami. Jak nie jest poprzedzone badaniami dostatecznymi, to z pozwu cywilnego każdego można pozwać. Powiesz o mnie, że jestem złodziejem, nie masz... Nawet w dyskusji publicznej podnieść i pokazać dokumenty, że się mylisz, że mówisz nieprawdę i tym podobne. No, taki jest sens debaty. Jeżeli stawiam tezę A, popieram ją trzema dowodami czy argumentami, ty możesz postawić tezę B i dać mieć swoje kontrdowody. Tak. Na tym polega wolność. Proszę Państwa, jestem starszym panem i powiem Wam naprawdę, nie ma nic bardziej obrzydliwego niż kraj, który się dusi. Ja wiem, wszyscy mówicie o kiełbasie, o dodatkach. To jest jasne. Też potrzebujemy pieniędzy. Ale nie ma nic bardziej obrzydliwego niż kraj, który się dusi pod takim kokonem cenzury, w którym nie można głośno powiedzieć o tym, o czym wszyscy wiemy. I w tym sensie potępiam naszych dziennikarzy i naszych polityków opozycyjnych, którzy w tej sprawie nie mówią jasno. W nosie mam to, czy papież był taki, czy siaki. W nosie mam to, czy mi się coś podoba, czy nie. Jestem za wolnością. Jestem przeciwko wszelkim formom cenzury. Prewencyjnej, represyjnej, jakiejkolwiek. Ja bym tu podniósł jeszcze jeden aspekt sprawy, jak już tak zupełnie poważnie rozmawiamy, a mianowicie aspekt, który w polskim dyskursie od nie wiem kiedy w ogóle nie pada. Jest takie słowo, ona się nazywa prawda. Zauważ, że nikt nie rozmawia o prawdzie. Nie, zrezygnowałem, to prawda. Z prawdy.
No, bo jest sytuację mamy taką. Jest reportaż, w którym są dokumenty świadectwa ofiar. Czyli jest reportaż oparty na jakichś udokumentowanych faktach. Naprzeciwko staje grupa i mówi, to nieprawdziwy reportaż. No, a dlaczego nieprawdziwy? Bo Jan Paweł II świętym był. Rozumiesz coś z tego? A gdzie jest mowa o prawdzie, tak? Ja się muszę przyznać bez bicia, że kiedy takie same dokumenty przedstawiano w sprawie Lecha Wałęsy, ja go będę zawsze bronił. Z rozmaitych powodów. Tak? To znaczy dokumenty, które świadczą o tym, że on zachowywał się niegodnie. Ja jednak podkreślam, że tu nie chodzi tylko czasami o prawdę, że nie zawsze chodzi o prawdę, że chodzi, dobrze, o prawo do posiadania własnej opinii i oceny. Dla mnie Lech Wałęsa jest i pozostanie bohaterem. Mam coraz większe problemy z Janem Pawłem II, mówiąc poważnie, absolutnie coraz większe, bo ta krzywda i ten relatywizm, który uderza z ruchów postaci duchownych Kościoła rzymskokatolickiego, jest właściwie no przemożnie obrzydliwy, no tak trzeba to nazwać. Ale ja chcę powiedzieć, że ludzie mają prawo do tego, żeby nawet bronić tego papieża. Niech sobie go bronią, niech atakują, natomiast nie ma zgody, dla mnie to jest najważniejsze, na duszną atmosferę, w której ja nie będę mógł powiedzieć tego, co myślę. To jest, znaczy fundament tego, o co walczę, wolności, liberalizmu. Zawsze to było dla mnie najważniejsze. Jestem przerażony tym i no nie wiem, co powiedzieć. Ja do tego dodam pewien argument praktyczny. To znaczy, dusząc się w narzuconych tezach, po pierwsze pobudzamy sami siebie do pewnego radykalizmu, tak. Bo w którymś momencie, jak czegoś nie wolno mówić, to będziemy to krzyczeć. A w normalnych warunkach byśmy mówili, tak? Jak nie możemy mówić, to krzyczymy. To jakby jedna rzecz. A druga rzecz, my mamy, to jest pewna moja obsesja i ja to za często powtarzam, ale nie umiem się powstrzymać. My mamy jako Polacy taką trudną do zmierzenia, ale bardzo wielką wadę polegającą na tym, że my nie jesteśmy w stanie, nigdy nie byliśmy i nie jesteśmy w stanie zmierzyć się z własną historią, w tym z historiami ludzi tak zwanych wielkich. Nieśmiało przebąkiwał o tym Gombrowicz, ale to się w Polsce nie przyjęło, jak wiadomo. Więc Jan Paweł II wielkim wieszczem był. Wiesz, i z tego, tylko że tu gdzieś na dnie jest prawda, tak, o której można dyskutować, którą można interpretować. Wspomniałeś Lecha Wałęsę, czy Lecha Wałęsę, to co mu się przydarzyło w roku 70 czy 71 przekreśla, jeśli chodzi o to, co robił od roku 77 czy 8. No moim zdaniem nie, ale ktoś inny może uważać inaczej, tylko ustalmy sobie prawdę w tej sprawie. Ktoś może uważać, że chronienie pedofilii nie przekreśla Jana Pawła II, jego osób, jego wybór. Tak? Jego wybór, natomiast no nie dyskutujmy z prawdą, tak? Bo prawda jakaś jest w tej sprawie i tak można by było mnożyć po kolei, więc my mamy nieprzepracowane dżentelmeni rzeczy. Dżentelmeni nie dyskutują o faktach, dżentelmeni no, mogą mieć dyskutować o opiniach, o dokładnie sądach, tak. Prawda? Wiesz, a my jesteśmy od dziecka formatowani tak, że Kościuszko był wielki i w żadnym podręczniku nie przeczytasz, że w Maciejowicach przerżnęliśmy, bo naczelny wódz był pijany w sztoki, nie mógł dowodzić. No taka była prawda o Maciejowicach. Pan naczelnik nadużył, nie był w stanie dowodzić, wojsko poszło w rozsypkę. I tak możemy jechać po różnych brązowych, wiesz, w naszych podręcznikach nawet musisz kombinować, żeby się zorientować, że ten Piłsudski to miał to starszą córkę nieślubną, a to młodszą, to powiedziałbym, dużego wcześniaka. No ale to oczywiście nam się w tych naszych ciasnych łbach nie mieści. No czy i to, że był zarejestrowany pracownikiem wywiadu Austro-Węgier, prawda? Tak, i to jest jakiś... To jest, więc my mamy co chwila tego typu problem i tworzymy sobie nowe problemy,
właśnie przez taki dyskurs, który, wiesz, co ciekawe, coś, co się pojawiło w środowiskach skrajnej lewicy, czyli ta kultura kancelowania, tak? Cancel culture. W Polsce zostało wprowadzone przez prawicę, czyli przez PiS. W związku z czym wyrzuca się ludzi takich jak Wałęsa i wyrzuca się poza margines jakichś ludzi, którzy na przykład mają wątpliwości co do tego, czy Jan Paweł II bądź Karol Wojtyła jako biskup byli chodzącym wcieleniem wszystkich cnót. Już pomijając to, że nikt w postaci ludzkiej nie ma wszelkich cnót. No, nawet nam nie, trudno to uwierzyć, ale nawet nam czasami czegoś brakuje, tak? Nie, to nie do wiary, ale tak jest. Więc mamy z tym potężny problem i szykujemy sobie na kampanię wyborczą. Tak. Kolejny dokładnie taki problem. A jak już jesteśmy przy kampanii wyborczej, to może przez chwilę pogadajmy o pewnej reklamie. No i ostatnio widziałem, że za 700 zł niespełna kupiliście reklamy z Janem Pawłem II, gdzie no, można zobaczyć twarz świętego Jana Pawła II i wielki czerwony napis kliknij, obserwuj. Czy to nie jest jednak trochę obciach, że Jana Pawła II wykorzystuje się do politycznej reklamy za 700 zł, żeby napędził wam ruch na stronie? Nie, ja bym tego tak interpretował. Przede wszystkim to, co zrobiła stacja prywatna wobec Ojca Świętego jest czymś, co jest absolutnie skandaliczne. Materiały ubeckie, które mają na celu weryfikowane ocenić przez ofiary. No, wie pan co, z tymi ofiarami to różnie bywało. No różnie bywało z tymi ofiarami. No, z ofiarami bywało, różnie bywało, ale zobacz jaka fajna rozmowa, bo redaktor Michalski pyta o reklamę za 700 zł, reklamę Solidarnej Polski. Oni wstawili sobie zdjęcie papieża na swój profil i puścili płatną reklamę na Facebooku zachęcającą do obserwowania tego profilu czy tam wchodzenia w jakieś interakcje. Na co pan minister, mój ulubiony minister, tak, on dzisiaj, jest najciekawszy zdecydowanie. Dzisiaj szczególnie w ogóle obchodzi temat używania tego ponoć dla nich świętego człowieka, dla promowania partyjki, czyli bardzo takich wąskich interesów, mówiąc, no ale stacja prywatna. A państwowa partia zrobi to. Słuchajcie, ale to trochę się czepiasz, bo to z drugiej strony być może, pomyśl no sobie, to są same małe Karolki Wojtyły w tym stronnictwie tego pana. To są krew z krwi po prostu, to oni się czują bardzo związani. A tak zupełnie poważnie, może to jest i dobry pomysł. Niech ci, którzy chcą głosować na Ziobrę, niech sobie klikają Jana Pawła i wtedy już w ogóle Polska zostanie podzielona na dwa zupełnie nieprzystające. Ale wiesz, o co im chodzi? Im chodzi o to, żeby ci, co chcieliby zagłosować na Jana Pawła, zagłosowali na Solidarną Polskę. Ale to on zabierze elektorat panu Jarosławowi Kawel, prezesowi. Zauważ. Czy on zabierze nam nasz elektorat? No nie wiem. Wiesz, nie to wiem. Jest skandal, to jest skandal. Zapytam, ale uwagi, czekaj, zapytam wprost. Ja wiem, że wybory są tajne, ale zapytam wprost. Witoldzie Beresiu, czy chciałbyś zagłosować na Jana Pawła II? Nie chciałbym. No dobrze, to ciebie nam nie zabiorą. Tak. Natomiast wiesz, bardzo jestem ciekaw, czy to rzeczywiście, znaczy ja głęboko jestem przekonany, zresztą o tym dzisiaj już wspomniałeś, że ta histeryczna kampania propapieska obróci się przeciwko nim. To nigdy nie jest tak, że ludzie lubią taką nachalność, a to jest obrzydliwa nachalność. Inny wątek jest ciekawy. Gdzie są ci zarąbiści duchowni wszyscy, którzy tak z troską się pochylali nad dobrą tradycją Jana Pawła II? Dlaczego teraz nie protestują, że pan Ziobro i spółka wyciera sobie gębę? Oni są na rekolekcjach teraz. Oni są, to się nie na to, rekolekcje to jest jedna nazwa, rekolekcje vel payroll. To jest payroll, to jest płacisz na okrągło, roll pay. Oni są na payrollu Solidarnej Polski, więc może to dlatego są zajęci. Tak. Ale zauważcie, że nie ma głosu Kościoła Kat mówiącego o tym, jak to się wyciera za pieniądze, dla pieniędzy, dla interesów politycznych. Nie ma. No ale wiesz,
cały, jak sądzę, polski problem, coś mi dzisiaj tak bardzo ogólnie na polskie problemy schodzi przy każdym wątku, ale cały polega na tym, że jakoś nie potrafimy skojarzyć, że są, i to bardzo często, momenty, w których tożsamość katolicka i tożsamość polska po prostu są w konflikcie. W takim ewidentnym konflikcie. I bardzo ciężko być naraz Polakiem i katolikiem, bo albo mówimy o Polsce, jej interesach, jej historii i jej przyszłości, albo mówimy o obronie Jana Pawła II. Przy czym ja patrzę już tak przez przegląd krajów, które przechodziły tak w sposób gwałtowny jakąś sekularyzację, zaświęcenie, oddzielenie od Kościoła, i ten scenariusz w takich państwach jak Hiszpania bądź Irlandia, gdzie ten rozdział Kościoła od państwa nie następował w sposób ewolucyjny, tylko następował w sposób taki, powiedziałbym, bardzo spektakularny, to gwałtowny. Zawsze ten scenariusz polegał na tym. Jacyś obrońcy Kościoła rozpętywali szaloną kampanię obrony tego Kościoła, mobilizując w ten sposób ludzi, którzy mieli tożsamość hiszpańską bądź irlandzką przeciwko sobie, i w ten sposób Zapatero w Hiszpanii zaczął szaleć i zamykać co po niektóre kościoły. W ten sposób w ultrakatolickiej Irlandii w referendum przyjęto rozwiązania światopoglądowe, na które żaden parlament irlandzki w 50% nigdy by się nie zgodził. Nigdy to nie było tak, że to za pierwszym razem, ale za którymś razem, ja jestem o tym przekonany, nie wiem, czy to już ten raz nastąpił, choć myślę, że jest blisko, w którejś takiej kampanii wywołanej przez tych deklaratywnie przynajmniej ultrakatolików, Kościół ucierpi bardziej niż w najśmielszych planach zwolenników rozdziału Kościoła od państwa dzisiaj to jest. I stanie się to bardzo szybko, bo w którymś momencie to pęknie. To ja chciałem tutaj ten wątek osobisty jednak pociągnąć, bo gdybyś mi zadał to samo pytanie, jak bym głosował 7 lat temu, to bym powiedział, że w ogóle nie mam problemu z tym. Miałem zawsze daleko do Kościoła, ale, to jest zabawne, doceniałem rolę nie tylko papieża, ale nawet Kościoła. To było 7-8 lat temu. Rok temu już bym powiedział, Kościół nie, no ale tego papieża bym zostawił. Dzisiaj z bezstronnego, a chwilami nawet życzliwego sympatyka rzymskich katolików, sam się tak bym nie zadeklarował, zostaje przeciwnik zagorzały. Tak? To znaczy ja nie mogę jednak patrzeć spokojnie na to, co oni robią z Polską. I ta ewolucja postępuje. Nawet mój mistrz i przyjaciel Adam Michnik kilka miesięcy temu bronił papieża i Kościół. Ciekaw jestem, czy dzisiaj po akcji pisowskiej nadal by go bronił, bo to oni wpuszczają sami siebie, nie tylko Kościół, w tę pułapkę, w której za chwileczkę będzie połowa Polaków nie mówiła, że nie wiadomo, tylko nie chcemy was. No, oby to jak najszybciej przyszło. No, sam prowokujesz, żeby zejść na pewne twoje wybory polityczne. No tylko ty idziesz prostą drogą jak Kim Il-sen, ja wiem. Tak, jak z czerwoną książeczką Mao, mam tam cytaty i jeden po drugim realizuję w praktyce. Myśmy już, to się przewija w naszym programie. Z przyjemnością taki, mi się i przewinie dzisiaj. Był taki moment, moi drodzy, kiedy redaktor Beresz, oczywiście poza anteną, gdzieś w prywatnych naszych rozmowach, nawracał mnie na pewną odświeżoną partię polityczną i mówił, słuchaj... Na pewnego lidera odświeżonej partii. Tu jest nadzieja, młody, sprawny człowiek, atrakcyjna żona, ma jakieś bazowe zaplecze, oni się zmieniają, należałoby w tę stronę pójść. No to tydzień temu żeśmy pokazali samego lidera, pana Kosiniaka-Kamysza, wielką nadzieję Witolda Beresia swego czasu.
do tego stopnia nadzieję, słuchajcie, że naprawdę Bereś mnie tam za często nie próbuje namawiać do czegoś, ale tu był tak zapalony, że usiłował mnie do tego PSL-u przekonać. Tak. Nie no, do PSL-u, raz jeszcze do Kosiniaka-Kamysza. To jest różnica. Ja nie oczywiście Beresiowi nie zapomnę i nie wybaczę do końca życia, więc a masz, Beresiu, za karę z Gorzelskiego teraz. Panie marszałku, czy po wyborach, jeśli wygra opozycja, religia powinna zniknąć ze szkół? Nie. 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 Powinna zostać utrzymana w tym kształcie. Oczywiście, że tak. W większości krajów europejskich jest religia, religioznawstwo. Zapowiedział to Donald Tusk. Na pewno wyprowadzimy religię ze szkół. No to pan Donald Tusk będzie wyprowadzał religię ze szkół, jak będzie sam ze swoją ugrupowaniem miał 231 głosów. Czyli z PSL-em tego nie zrobi. Nie. Czyli zablokujecie wyprowadzenie religii ze szkół, tak? Nie, to nie chodzi o blokowanie, tylko pan Donald Tusk jest roztropnym politykiem i projekty, które wymagają większości, a mają wymiar światopoglądowy, będzie uzgadniał z koalicjantami, jeżeli nimi będziemy. Jak to ta małpka robi? Tak? 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 Jeszcze jest wersja czwartej małpki, która sobie coś innego zasłania, tego państwu nie pokażę, bo chodzi o... Bo nie jesteś w pełnym planie. Proszę cię, jestem w pełnym planie, jak to się mówi, kończ waść, wstydu oszczędź, tak bym powiedział. Tak. No, przykry to. Natomiast to, wiesz, to zabawne jest, czy to już w tych wyborach nastąpi, bo ja też sądzę, że ta desekralizacja społeczeństwa, zeświadczenie będzie postępowało i być może takie odwołania zaszkodzą PSL-owi. Ja dalej uważam, znaczy, że wiesz, PSL ja lepszy niż tak, PiS. Jeśli oni mieliby dzięki temu zabrać jakieś głosy PiS-owi, no to mam tylko jedną wątpliwość, którą zresztą wyraził pan Zgorzelski, że nie wiadomo, w jakiej koalicji oni będą. Bo uważam, na koniec powiedział, że no o ile będziemy w koalicji z Platformą Obywatelską, no z grubsza koalicję... Stary dobry dowcip, kto zwycięży w wyborach, zawsze nasz koalicja. Ale muszę ci powiedzieć, że on tu robi wielką przysługę Tuskowi i Platformie, bo dla mnie jako człowieka, dla którego ta religia w szkołach, szczególnie po 97 roku, bo ona miała różne fazy, ale tu nie będę zanudzał, była i jest po prostu złem, antypaństwowym złem, jest takim wyznacznikiem, a pan Zgorzelski namawia mnie usilnie, żebym ja swój głos i jeszcze żebym znalazł odpowiednią liczbę dodatkowych głosów, skierował w to miejsce, w które daje mi gwarancję wyprowadzenia religii ze szkół. Pan Zgorzelski wyraźnie powiedział, jak Platforma będzie miała 231 mandatów. Ja rozumiem, że to jest takie wskazanie. Nie chcesz religii w szkole? Daj Platformie 231 mandatów. Samobójcze. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że to jest też szalenie przykre i niepokojące, że on się nawet nie zawahał nad tym, jaka ta religia jest. Znaczy, dzisiaj religia od 8 lat jest klasycznym poletkiem, na którym widać propagandowe, nacjonalistyczne, narodowo-katolickie wychowanie. To ja jest pamiętam, dłuższy czas. To nie, ale dzisiaj przez ostatnie 8 lat to już mamy tak, no znaczy nikt nie ma wątpliwości. Ja pamiętam, że kiedy ona wchodziła w 90-tych latach, po Mazowieckiego wprowadził w roku 90 tak zwanym prawem powilaczowym. Też bez sensu. Ja powiem szczerze, że wtedy człowiek nic nie, albo niewiele widział, nie, ja się zmieniam w przeciwieństwie do kolegi, który idzie jasną drogą Kim Il-sung na zawsze. Ja wówczas byłem przekonany, co szkodzi, bo też to miała być nauka o religiach. To miał być rodzaj religioznawstwa. Ja uważam, że wiedza na temat metafizyki, filozofii, rozmaitych religii i bycia przyzwoitym człowiekiem bez wiary w jedno bóstwo czy w kilka bóstw nie jest taka zła. No ale znaczy, ja ci wejdę jeszcze w słowo i powiem, nie, no wbrew temu, co ja wtedy miałem dokładnie takie samo zdanie, że zupełnie mi to nie przeszkadzało. Nie. Punktów zwrotnych było kilka. Moim zdaniem dwa najważniejsze to było to, pamiętaj, że pierwotnie religia i ci katecheci, którzy byli, była na koszt Kościoła katolickiego. I była taka głośna deklaracja prymasa Glempa, że on nigdy złotówki od państwa na religię nie weźmie. Nie weźmie. To był w miarę uczciwy układ. No, uczciwy, były to sobie zajęcia. On złotówki nie wziął. Nie. Bo nie były sobie zajęcia pozalekcyjne, które organizowała prywatna organizacja, jaką jest
Kościół katolicki. Potem doszło finansowanie to raz, potem doszło po ratyfikacji konkordatu wyjęcie zupełne, faktyczne wyjęcie, choć bo formalnie ono tam jakiś nadzór jest, ale faktyczne wyjęcie nadzoru oświatowego nad tym, co na tej katechezie się wyprawi. Się dzieje, tak. I to były momenty, no a potem przyszła za tym praktyka, bo jeżeli daje się Kościołowi pełną dowolność, pan Zgorzelski zresztą, muszę powiedzieć, dostał ode mnie, on sam osobiście do ręki, w czasach, kiedy w Sejmie był procedowany obywatelski projekt dotyczący zniesienia finansowania lekcji religii w szkołach. Ja miałem przyjemność prezentować ten projekt jako przedstawiciel wnioskodawców, tam 160 tysięcy obywateli. Wtedy Bożena Przyłuska, przede wszystkim za jej przyczyną, powstało opracowanie na temat lekcji, tego, co oni nazywają lekcjami religii w Europie. No i właśnie, bo to jest takim, właśnie, o to trzeba wykorzystać jeszcze. Więc w takim układzie, czyli w takiej konfesyjnej formie, formującej wyznawcę, to z tego, co pamiętam, w trzech krajach europejskich religia występuje. Wszędzie, gdzie jest religia, to raczej powinniśmy to po polsku nazywać albo religioznawstwem, albo nauką o systemach religijnych światowych. To jest porównywanie gruszek z jabłkami. Otóż takiej konfesyjnej religii w krajach cywilizowanych w zasadzie nie ma. To jest porównywanie gruszek z cielęciną. Z cielęciną, chociażby. Tak, to jest taka przestrzeń. I pan Zgorzelski był jednym z tych liderów politycznych, którym ja to opracowanie do ręki wręcz dałem. Gdyby się zapoznał, to by nie mówił, że wszędzie w Europie są lekcje religii, bo lekcje religii polegające na formowaniu wyznawcy w szkole zdarzają się naprawdę w skali świata dosyć rzadko. I są akurat w Polsce. Takie lekcje religii, jak w Polsce, to one i owszem bywają w związkach wyznaniowych, ale wtedy dzieją się poza szkołą. I każdy sobie może do szkółki niedzielnej, kościelnej pójść i jest wtedy formowany na dobrego wyznawcę, dobrego katolika i dobrego wyborcę PiS-u. Ja bym właśnie chciał podkreślić to, co teraz powiedziałeś na końcu, że to nie tylko jest formowanie wyznawcy religijnego, to jest przede wszystkim formowanie wyznawcy politycznego. I to jest już skandal nad skandalami. Ostatni raz tak się to robiło na lekcjach propedeutyki nauki o społeczeństwie, które były zakamuflowanymi lekcjami propagandy marksistowskiej. To było oczywiste dla wszystkich i nikt przyzwoity się tym nie przejmował w szkole. Wiesz, był to taki przedmiot w szkole pod tytułem no, trzeba mieć obecność, bo trzeba, ale generalnie w moich czasach był to przedmiot z gatunku śmiechu. Tak. Żeśmy sobie tam siedzieli, dowcipkowali, co zresztą wpływało na nauczycieli tego przedmiotu, bo oni też w którymś momencie zaczęli się hamować już takich, wiesz, głupio im było, szczególnie wśród licealistów, którzy rechotali non-stop, głupio im było te największe bzdury powtarzać, nie? Te mniejsze to jeszcze tak, ale te największe to już nie. Ale wiesz, no, tylko że cała szkoła poszła w złym kierunku, to znaczy przez jakąś takie zdominowanie jednym systemem kościelnym, bo ten katecheta w bardzo wielu szkołach jest taką świętą krową, której nikt nie podskoczy. No bo jemu tak naprawdę dyrektor szkoły to wiesz co, może soli na ogon nasypać, bo on dostaje misję od biskupa i dokąd mu się nie udowodni ciężkich przestępstw, to on tą misję będzie pełnił. On robi na tych lekcjach co chce, mało tego, on ma duży wpływ na inne lekcje i trzeba naprawdę jakiegoś, no powiem w cudzysłowie pozytywnym tego słowa znaczeniu, wariata, żeby pozbył się oportunizmu i zaczął się stawiać katechecie w szkole. No bo generalnie opłaca się dobrze żyć z katechetą. Wiesz, i wcale nie jest tak, że na matematyce też się nie formują na dobrego katolika i na wyborcę PiS-u. Znaczy, na pewno formują cię na przedmiotach humanistycznych, prawda? Bo to jest no tak, wiesz, ja się kiedyś śmiałem, kiedy
moje dzieci opowiadały o wizytach żołnierza wyklętego. Takie spotkania. Wiem, dorabiam czasami jako żołnierz wyklęty. Żołnierz wyklęty przychodził i coś tam opowiadał, a ja z kolei mam doświadczenie z pewnym bohaterem, no w Lubelskim to akurat bohaterowie byli z Gwardii Ludowej, Armii Ludowej. Oni i on też przychodził do... Chodzą po lasach lubelskich. Tak. Chodzą. I on przychodził i tak się nawet, jak oni zaczęli opowiadać, jak ten żołnierz wyklęty im tam jakieś kocopoły opowiada, to się zastanawiałem, czy to nie jest ten sam z Gwardii Ludowej, który przychodził w latach 80. do mojej klasy opowiedzieć. To on wtedy mówił, że wygrywał bitwę wielką z Niemcami na Porytowym Wzgórzu. Ten wyklęty wygrywał gdzieś tam 20 kilometrów dalej jakąś bitwę z komunistami. Nie wykluczam, że to ten sam był, ale to jeszcze w pierwszym odcinku był przyjacielem Janka Kasickiego, w drugim go zastrzelił. Tak. Dokładnie tak. Wiesz, tylko że zastanawiam się, czy to jednak nie jest tak, że my tak ponadczasowo przyjęliśmy taki, przepraszam, debilny model szkoły i nauczania. Że się w sumie tym dzieciakom, kiedyś jak ja byłem dzieciakiem, próbowano mi zrobić wodę z mózgu, później próbowano moim dzieciom zrobić wodę z mózgu, moim wnukom też pewnie ktoś będzie próbował robić wodę z mózgu. I w zależności od otoczenia, no ja byłem w sytuacji, w której ciężko było zrobić wodę z mózgu, bo to już były lata 80., to tutaj już wiesz. No ale w latach 50. czy 60. pewnie łatwiej było to, to zrobić. W pewnych okolicznościach jest to śmieszne, ale w niektórych czasach jest to skuteczne i groźne. I ja już abstrahuję, w którą stronę ta propaganda idzie. Ona zawsze powoduje, że jesteśmy głupsi po tym, no, a nie mądrzejsi. No niestety. Tak skwitowało. To tylko liberałowie, tak liberałowie pozostawiają rzeczy sobie samym i może tak powinno być. No. Chociaż no wiesz, ja też uważam, że należy nad tym jakoś panować, że należy indoktrynować, ale należy jednak dostarczać ciekawych informacji przedstawiających różne punkty widzenia na temat naszej przeszłości. No to zgadzamy się, to jest banał. Ale jak, mój drogi, do dzisiaj w podręcznikach, bo podręczniki, znaczy może dzisiaj już coś tam się zmienia, ale ja pamiętam jeszcze ze studiów, że taka doktryna dominująca, to w podręcznikach dydaktyki historii było zapisane, że należy przeprowadzić dyskusję i naprowadzić uczniów na właściwe wnioski. O, dobrze. Powiem ci, niewiele z tej dydaktyki zapamiętałem. Ale ten, że naprowadzić, to tak. Dobrze. Tam nawet było jakieś takie w tych podręcznikach opisanie, że jak oni błądzą, to powtórzyć dyskusję i ich sprowadzić z powrotem, tak wiesz. Nie wyjdziecie do domu, póki nie zrozumiecie, że. Prawda? No, tak. To zostajecie na przerwę, boście nie załapali. Kontynuujemy lekcję. Wiesz, ale ta jakaś taka zapaść, taki niedowład intelektualny, no działa i na nasze rozumienie konfliktu wokół Jana Pawła II, bo część ludzi faktycznie przyłącza się do takich ozdobów z Solidarnej Polski. Zresztą dzisiaj chyba był Marsz Górali w obronie. Nie wiem, czy on już tak... Oni codziennie chodzą, ale to się łączy z tym, że oni wtedy zbierają datki od turystów, więc to wiesz. Aha. Dudki. Górale są, proszę Państwa, dudki, datki. Górale są wyznania bankowego, więc tutaj się nic nie zmieniło i tak zawsze będzie. No ale uznają Jana Pawła za świętego, to on taki święty bankowo, bankowy święty. Patron banków polskich. Ale wiesz, to też prowadzi choćby do tego, co mieliśmy w COVID-zie. Zobacz, jak prosto było dużą część ludzi nastraszyć chipami wstrzykiwanymi przy szczepionkach i tym podobnymi. To też daje jakąś popularność przeróżnej maści uzdrowicielom, bo to pytanie do ciebie, czy przypadkiem kolano nie boli? Moje kolana. Czy w czym mogę pomóc? Kolano, w ten sposób okay. Tylko idę wreszcie. Tylko w ten sposób kolano? Tak, bo w piłkę grałem, się rozsypało. Aj, ale... to niedobrze. Ale dobrze jest, że pan tu dzisiaj jest. Z Płocka przyjechałem. W imieniu Jezusa Chrystusa ja mówię 100% teraz uzdrowienia. 100% uzdrowienia kolana w tej chwili, na mocy imienia Jezus.
Tato, dziękuję ci za to. Dziękuję ci. Niech pan zobaczy te kolana sobie. Spróbować wyżej trochę, więcej. Da radę czy nie? Na razie nie, okej, okay. Jeszcze raz. Szybka modlitwa, Radek, Paweł, i zobaczcie ten. I sprawdzajcie, czy się coś tam polepsza. No, proszę zobaczyć. No, z wiarą, wiarą, no. Czy nie, bo też nie ma co na siłę. Nie boli, czyli ból przeszedł. To jest druzgotany. Tak, ale to nie ma znaczenia. Właśnie... Właśnie to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia dla Boga, że jest druzgotane. Rozumiem. Czyli był ból, tak? Był. A teraz? Nie ma w ogóle. Czyli nie ma bólu. To jest natychmiastowo, tak? Tak. To niech pan przyjmuje przez wiarę, że dla Boga to jest jak pryszcz na tyłku. Wszystko. Czy to grypa, czy katar, czy rak, z Bożej perspektywy, to nie ma znaczenia, okej? Okay? Bo na tyle skończymy, bo na tyle jest, widzę wiarę, ale ból przeszedł, więc brawo dla Jezusa. Ach, szkoda, że to się nie działo w Krakowie, bo bym był szczęśliwszy, ale ten młodzian taki wysportowany, ten biceps szlachetny, dotykający kolana. Widzę, że na tyle tylko w tobie wiary, więc nie będę cię przekonywał dalej, ale... Wiary wystarczyło na ból, nie starczyło, jak rozumiem, na poskładanie zdruzgotanego kolana. Tak, tak. I ten następny. Choć dla Jezusa to byłby pryszcz. Na dupie, na tyłku, to powiedział elegancko. Tak. Pryszcz. No. No i wiesz co, no to ci młodzi ludzie, którzy dorabiają, to ja rozumiem, każdy ma swój, na pewno ma spółkę, Jezus Chrystus, leczenie, działalność gospodarcza, coś takiego. Tak. Ja to spółka rozumiem. Akcyjna. Spółka z OO albo działalność gospodarcza, prostsze rozliczenie, podatki i tak dalej, to rozumiem. Ale ludzie, którzy tam w kolejce stoją i dają się dotykać i mówi, no nie ruszam tym kolanem, bo ono jest rozgotane. Za mało wierzysz. No za mało. Aha, no jak dobrze. A, to co innego. Świetna sprawa. Ja się cieszę, bo to znaczy, że no może trzeba tę Polskę... Wzywamy do rozbiorów. Ja wzywam, przepraszam dzisiaj, do rozbiorów. Niech nas ktoś weźmie, mnie i tego kolegę z kongresówki do jakiejś części świata. Właściwie ja bym poprosił, żeby nas wzięli państwo, Malediwy na nas napadły, chociaż nie tam jest islam. Wiesz co, powiem ci tak, ten pomysł krąży nad Polską. Pamiętasz, że były takie pomysły wypowiedzieć wojnę Stanom Zjednoczonym, poddać się następnego dnia. Tak. Ja wyczytałem w książce mojego gościa z rozmów sprzed godziny, czy z rozmów Celińskiego dzisiejszych, że wśród emigrantów marcowych w Szwecji krążył taki dowcip, to znaczy oni tam przyjechali do tej Szwecji, dostali jakieś stypendia, najczęściej ci młodzi ludzie, bo poszli na uniwersytety i tym podobne, zobaczyli, że w akademiku to nie ma 8 osób na pryczach w jednym pokoju, wiesz, jak dostali akademiki, więc byli w ogóle pod wielkim wrażeniem tej Szwecji i między sobą mówili, po kiego licha ten Kordecki tak strasznie bronił tej Częstochowy. No, to jest dobre pytanie. Tak, to. Panie Marcinie, może my usiądźmy do książki o prawdziwej historii Polski. Tak sobie teraz pomyślałem, że powinniśmy przypomnieć parę bohaterskich postaw Kordeckiego, który dogadał się ze Szwedami. Wiesz, może tak, czas najwyższy. Takich prób historii było kilka, ale ja podejmuję rękawice, bo być może Polacy już dojrzeli do tego, żeby się czasami zderzyć z historią prawdziwą. No, można by spróbować. Siadamy. Proszę państwa, cieszymy się bardzo. I dziękujemy państwu za dziś. Dziś w świetle dziennym wyjątkowo Witold Bereś z Krakowa, Marcin Celiński z Warszawy. To był program Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. My kłaniamy się nisko i zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia. Reset Obywatelski. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of
this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop